Są miejsca, dzięki którym można zabłysnąć. Miejski Dom Kultury w Działdowie stwarza uzdolnionej muzycznie młodzieży idealną do tego okazję. Tak, uczestnicy naszego festiwalu, laureaci naszego festiwalu, widziani byli już jako laureaci również programów tych promocyjnych muzykę, promocyjnych taniec ze stacji komercyjnych, Must Be The Music, Mam Talent i tak dalej. Tam są doceniani. Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Superhit Festival zwyciężył w konkursie na najlepszy produkt i usługę Warmii i Mazur w kategorii wydarzenia. W ten sposób działdowski festiwal dołączył do elitarnego grona najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć regionu. Inicjatywa powiatowa od 7 lat ma formułę ogólnopolską. Są to dość takie odważne działania, jeżeli chodzi o małe miasto 20-tysięczne na tak spektakularną imprezę, ale kto nie ryzykuje, w korzeni nie siedzi. To samo dotyczy uczestników, którzy chętnie zgłaszają się do wokalnej rywalizacji. Na festiwal zgłasza się około 100 osób śpiewających. To są najlepsi wokaliści amatorzy w skali kraju i nie tylko, bo mieliśmy laureatów również festiwali w Czechach, na Litwie. I pośród tych 100 wybieramy pierwszy etap, pierwsze jury wybiera 30-34 osoby, które są w koncercie finałowym. Festiwal organizowany jest przy wsparciu lokalnych instytucji samorządowych, firm i mediów. Na koncerty finałowe zapraszane są polskie i zagraniczne muzyczne legendy, a wśród jurorów zasiadają najwybitniejsi fachowcy, którzy zawsze mają twardy orzech do zgryzienia, ponieważ ich ocenie poddawana jest utalentowana młodzież nie tylko z naszego kraju. Kolejna edycja 5 grudnia. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Perfect.